Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Znów 6% wzrostu na giełdzie w Chinach. Co o tym myśli Ray Dalio? O tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, za które serdecznie dziękuję, ponieważ to pomaga rozprzestrzeniać się lepiej tym treściom po internecie. Zaczynamy! Znów 6% wzrostu na giełdzie w Chinach. Co o tym myśli Ray Dalio? Drodzy Państwo, Hongkong wraca po przerwie świątecznej do gry i zaczynamy. Nowy miesiąc od razu od 6% zwyżki. Przodują spółki związane z nieruchomościami oraz spółki technologiczne. I ten imponujący dalszy wzrost powoduje, że sięgały poziomów ekstremalnych, które na przełomie 2022 i 2023 miały miejsce. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, to powstanie wielka, dwuletnia formacja odwrócenia trendu. Ze spadkowego na wzrostowy, która jest podparta dodatkowo wielkim, bardzo gigantycznym wzrostem obrotów, co widać na tym następnym wykresie, że tendencja wzrostowa naprawdę ma potencjał ku temu, żeby się rozwinąć, ponieważ inwestorzy widzą i wierzą w to, że ten stymulus chińskiej gospodarki, który zaczął być lansowany i przedstawiany inwestorom tydzień temu, będzie kontynuowany i że będzie zwiększany. I dodatkowo, to, co się dzieje w Chinach, ma się przenieść na światową gospodarkę. Dodatkowe stymulacje gospodarki mają przynieść wzrost apetytu na ryzyko w skali globalnej, co pokazują kolejne wykresy, oraz w najbliższym już czasie zacząć stymulować wskaźniki ASM dla sektora przemysłowego, dla wskaźniki PMI w niektórych krajach i będziemy Właśnie monitorować tego typu przełożenie, czy ono wystąpi, czy też nie, czy inf informacje z Chin przełożą się na wzrost światowej koniunktury. Ponieważ jeżeli tak się stanie, to inwestorzy dostrzegą, że w 2025 roku, praktycznie w całym tym roku, będzie przestrzeń do tego, żeby hossa na giełdach na świecie była kontynuowana w dyskontowaniu wyższej fazy ożywienia gospodarczego, gdzie nie tylko koniunktura świe na świecie będzie stymulowana konsumpcją, ale także, że będzie w takiej sytuacji stymulowana wzrostem produkcji przemysłowej wytwórczości. I oto też jest teraz zakład na końcówkę 2024 i na 2025, ponieważ jeżeli takie zjawisko faktycznie wystąpi, będzie to wielka pożywka ku temu, żeby spekulować na polepszanie się dalszych wyników amerykańskich i światowych przedsiębiorstw, a to naprawdę będzie paliwo do hossy, hossy która jeżeli dane pozwolą, będzie w stanie wydźwignąć w bardzo gładkiej fali indeksy giełdowe mniej więcej do marca kwietnia i e, być może także w 2025 roku, żeby tendencja wzrostowa była kontynuowana, bo przypomnę, że światowe polepszanie się warunków finansowania jest związane też przede wszystkim z obniżaniem stóp procentowych obniżki stóp procentowych na całym świecie plus stymulacja w Chinach to jest mieszanka, która daje paliwo rakietowe hoście i temu, żebyśmy przeżyli naprawdę bardzo solidny okres, bardzo pozytywny okres na praktycznie całym świecie, jeżeli chodzi o giełdy papierów wartościowych. Natomiast, drodzy Państwo, o giełdzie w Chinach, o tym, co się dzieje, wypowiedział się także słynny inwestor Ray Dalio, który jest oczywiście, jak, jak wiemy, szefem ważnych podmiotów inwestycyjnych Bridgewater Association, spółki, która związana jest z z sektorem inwestycyjnym. No i co tutaj Ray Dalio zasygnalizował, że jeżeli pojawią się jeszcze dodatkowe informacje dotyczące stymulacji gospodarki, to będzie to coś, co będzie historycznym punktem zwrotnym dla chińskiej gospodarki. Dlatego też, moim zdaniem, jest ogromnie prawdopodobne, że właśnie Taki sposób inwestorzy już do tego podchodzą i kupują praktycznie wszystko, co jest chińskie. Tutaj w tle jest przetłumaczony ten artykuł, z którym możecie się zapoznać, w którym Ray Dalio twierdzi, że jesteśmy bardzo blisko historycznego punktu zwrotnego dla giełdy w Chinach, a jeżeli tak się stanie, to prawdopodobnie będzie to także impuls niezwykle pozytywny dla rynków wschodzących, w tym także dla giełdy papierów wartościowych, która przez większość inwestorów cały czas jest zaliczana do rynków schodzących. Więc, drodzy Państwo, znów 6% wzrostu na giełdzie w Chinach myślę, że Chińczycy inwestorzy, którzy inwestują w Hongkongu wierzą w to, że wielkie pakiety stymulacyjne naprawdę ożywią chińską gospodarkę, a przez chińską gospodarkę plus luzowanie polityki monetarnej na całym świecie będzie to także czynnik, który doprowadzi do stymulacji i światowej gospodarki. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, rozpoczynamy niezwykle fascynującą końcówkę tego tygodnia która będzie usiana super ważnymi danymi z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj o godzinie 14:15 mamy raport ADP, raport dotyczący sytuacji na rynku w sektorze prywatnym. O godzinie 14:10 zrobimy sobie specjalny live z komentarzem na żywo do tych danych, więc zostańcie i wróćcie z nami, wróćcie do nas o tej porze na to, by Obserwować i komentować na żywo wydarzenia, które będą miały miejsce dzisiaj, ale te dane to jest wstęp do tych, które będziemy mieć w piątek. W piątek poznamy zbiorczy, główny raport z rynku pracy za wrzesień, i inwestorzy wiedzą, posiłkując się informacjami, które dostali z Fedu, że i oczywiście statystyką rynkową, że jeżeli HOSSA ma być kontynuowana, to rynek pracy powinien sygnalizować co najmniej stabilizację, a najlepiej oczywiście wzrost. Jeżeli sytuacja na rynku pracy będzie co najmniej stabilna albo będzie pokazywała wzrost, to będzie wielkie paliwo do tego, żeby giełda papierów wartościowych dalej, dalej rosła, żeby kontynuowała wzrosty. A każde spadki, każde słabe dane makroekonomiczne będą sygnalizowały, że rośnie prawdopodobieństwo rozwijania się negatywnego scenariusza, który wiąże się z recesją. A przypomnę, w tle jest dezinwersja krzywej, Dochodowości. Dezinwersja, która przeniosła się także na wykres miesięczny, a to dla wielu inwestorów jest sygnał właśnie wystąpienia w najbliższym czasie recesji. Ale drodzy Państwo, nie zawsze tak jest. Występują okresy, kiedy dezinwersja fałszywie wskazuje moment wystąpienia recesji amerykańskiej gospodarki i właśnie rynek pracy decyduje o tym, czy idziemy ku recesji, czy też nie. Dlatego też te dane, które poznamy dzisiaj. Jutro oraz w piątek są w szczególności istotne. Jeżeli będą słabe, będą złe, to w takiej sytuacji będzie paliwo ku temu, żeby inwestorzy się lekko przestraszyli, ale jeżeli będą stabilne, jeżeli będą dobre albo naprawdę bardzo dobre, to w takiej sytuacji będzie paliwo ku temu, żeby dyskontować ten optymistyczny wariant rozwoju wypadku, który moim zdaniem jest scenariuszem bazowym i daje scenariuszem wzrostowym dla giełd papierów wartościowych na perspektywie następnych co najmniej 6 miesięcy około 75-80% prawdopodobieństwa realizacji, dlatego też spodziewam się, że te dane będą, które poznamy dzisiaj, jutro oraz w piątek będą co najmniej stabilne, a myślę, że jest duża szansa na to, żeby były po prostu dobre. I właśnie na te dane zareaguje rynek przyszłej stopy procentowej reprezentowanej tutaj przez amerykańskie rentowności obligacji. Jeżeli się okaże, że dane. Pokazują, że nie ma wcale złej sytuacji w gospodarce, to prawdopodobnie oczekiwania co do dalszej obni do dalszego dynamicznego obniżania stóp procentowych na fali globalnego spadku i załamania inflacji znowu wzrosną. No i w takiej sytuacji ceny obligacji powinny pójść do góry, rentowności spaść. I oczywiście takie dane powinny być negatywne dla amerykańskiego dolara, który na eurodolarze testuje wsparcia, ważne wsparcia w rejonie 1, 10,40, 1,10,60. Przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200 nawet na wykresie tygodniowym na euro-dolarze, chociaż w ostatnich godzinach na fali tego, że dane o inflacji w Europie doprowadziły do wskazań o tym, że ta inflacja się załamuje, spadły. Yy, yy. Wzrost spadło oczekiwania co do tego, że nie będzie dynamicznych fal obniżek stóp procentowych, a wzrosło oczekiwania na to, że Europa także przystąpi do gwałtownego obniżania stóp procentowych, więc atrakcyjność euro spadła, dlatego też eurodolar odwrócił się z rejonu 1,12. Na dolarienie mamy stabilizację, mamy spokój, no i zobaczymy, jak rynki zareagują na wszystkie kolejne informacje, które pojawiają się tak z amerykańskiej gospodarki oraz z Bliskiego Wschodu, ponieważ wczorajsza słaba sesja wynikała z tego, że inwestorzy musieli dyskontować wzrost napięcia geopolitycznego na Bliskim Wschodzie, jednak indeks standard ten pór obronił poziom 5700, więc naprawdę tak de facto nic nowego się nie zmieniło na wykresach indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, chociaż indeks strachu, indeks VIX, VIX Zaczyna zbliżać się do poziomu 20, który jest dla niektórych inwestorów bardzo istotny. Indeks Nasdaq ma wsparcia w rejonie 19 200-19 400. Dane, które wczoraj poznaliśmy, wskaźniki ASM były troszeczkę gorsze. Zwłaszcza wskaźnik prices paid zaskoczył i sygnalizuje, że procesy dezinflacyjne powinny zdecydowanie postępować. Wstępny raport z rynku pracy JOLS był lepszy niż chciał konsensus rynkowy, jednak inwestorzy wczoraj się zupełnie tym nie przejęli. Poznaliśmy globalny oczyt wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego, który spadł do poziomów minimalnych z 2023 roku, ale to są dane już historyczne, jeszcze nie obejmują w pełni informacji, które poznaliśmy z Kiny, ze Stanów Zjednoczonych, dlatego też te dane, które poznamy za październik będą już coraz bardziej istotniejsze i one nam pokażą, czy gospodarka zaczyna reagować na te inf, na te stymulusy, które dotarły na rynek w ostatnich dniach. Indeks DAX utrzymuje się nad 19 tysięcy punktów, a to jest dobra wiadomość dla popytu na ryzyko. Dzisiaj indeksy giełdowe w Japonii lekko spadają, ale nie ma to większego znaczenia, natomiast rośnie cena miedzi. Więc każde teraz wyjście znowu na 10 tysięcy dolarów będzie potwierdzało to, że stymulus Chin jest dyskontowany przez rynek światowy, że będzie także rozprzestrzeniony na rynki światowe. Ropa naftowa na fali ryzyka geopolitycznego wraca na 70 dolarów, ale widzimy, że zaczyna się walka o potężne wsparcia 62-70 dolarów, i zobaczymy, czy. Będziemy świadkami w najbliższym czasie jakiegoś większego wzrostowego odbicia. Przypominam, dla krótkich pozycji każdy powrót nad poziom 70 to jest wielkie zagrożenie, bo może wystąpić proces zwijania krótkich pozycji. Dlatego też bądźmy ostrożni. Złoto dzisiaj o poranku lekko spada, ale też nie ma to większego znaczenia. Wczorajsza sesja przyniosła nam nawrót tendencji wzrostowej, i jeżeli te dzisiejsze dane doprowadzą do zwiększenia się, Oczekiwań co do głębokości cięć stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, i amerykański dolar się osłabi, to prawdopodobnie będziemy świadkami także wzrostu ceny złota do maksimów wszech czasów. I na koniec amerykańska polityka. W ostatnich dniach obserwujemy także w sondażach wzrost prawdopodobieństwa wygranej Donalda Trumpa i spadek Kamali Harris, co widać na tym wykresie. U bookmacherów Donald Trump w ostatnich dniach. Też rośnie na prawdopodobieństwie, że wygra, więc informacje od bookmakerów są potwierdzane sondażami, dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo tego, że Donald Trump zostanie prezydentem. Więc w takiej sytuacji jest rynek, który powinien to dyskontować w sposób dynamiczny, i tym rynkiem jest Bitcoin. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się dzieje. Te spadki, które w ostatnich godzinach się wydarzyły, są dla mnie anomalią broni się jednak poziom 60 tysięcy dolarów. Mamy jednak także odbicie od górnej krawędzi sześciomiesięcznego kanału spadkowego formacji flagi, ale moim zdaniem także Bitcoin będzie reagował na te informacje, które się dzisiaj pojawią z rynku pracy i będą się pojawiały do końca tego tygodnia, zwłaszcza w piątek te dane są niezwykle istotne. I w mojej ocenie utrzymywanie nad poziomem 60 tysięcy dolarów zdecydowanie faworyzuje scenariusze pro Wzrostowy, jak i oczywiście statystyka, którą przytoczyłem dwa dni temu, i odsyłam do tego materiału o Bitcoinie w czwartym kwartale, który jest podlinkowany w prawym górnym rogu. Drodzy Państwo, tak wygląda sytuacja na świecie. A sytuacja krajowa jest taka, że mamy dzisiaj decyzję w sprawie stóp procentowych w Polsce, ale oczywiście nikt się nie spodziewa, żeby była jakakolwiek zmiana. Polski złoty lekko reaguje osłabieniem na fali spadków euro dolara. Warto być tego świadomym, że też dodatkowo testujemy górno, górne linie trendów spadkowych o kilkumiesięcznej historii, a warszawski parkiet cały czas jest w okolicach poziomów, które są wyznaczone w okolicach dolnego ograniczenia dwuletniego kanału wzrostowego, więc tak naprawdę niewiele się dzieje. Wczoraj informacje o IPO żabki moim zdaniem zachęcają do tego, żeby inwestorzy w najbliższym czasie przeżyli wzrost zainteresowania warszawskim parkietem. Jeżeli IPO będzie udane, to myślę, że będzie to pozytywna wiadomość dla giełdy papierów wartościowych i zniesie także taki nawiz podażowy, który w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach zwłaszcza ciążył troszeczkę nad rynkiem i doprowadził moim zdaniem do słabości obserwowanej na giełdzie papierów wartościowych wczoraj popołudniowym materiale odniosłem się do tego wydarzenia, jakim jest IPO, czyli debiut Żabki na giełdzie papierów wartościowych, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też odsyłam do tego materiału. On jest podlinkowany w prawym górnym rogu. Drodzy Państwo, tak wygląda moim zdaniem sytuacja. Czekamy na dane o godzinie 14.15. O godzinie 14.10 robimy specjalnego live'a z komentarzem na żywo do tych danych, więc bądźcie z nami także dzisiaj po południu. Do zobaczenia, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu i na samym końcu zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Trzymajcie się, cześć.